Dzień dobry. Gabrysia Stanowiec, zespół do spraw teatralnych Łódzkiego Domu Kultury. Witam Was na ponownym spotkaniu z szefami naszych zespołów teatralnych, które działają w Łódzkim Domu Kultury. Dzisiaj moim gościem jest Barbara Bortkiewicz, szefowa i założycielka Peronu 323. Dzień dobry, miło mi. Właśnie chciałam, abyś opowiedziała, w jaki sposób pracujesz ze swoją grupą, z osobami, które do Ciebie przychodzą. Również w jakim wieku mogą być to osoby, które by chciały dołączyć do Peronu 323? Pracujemy w sali 323 w Pełteku, a także pracujemy w terenie. Pomagamy szkole filmowej jako statyści, jako epizodyści, jako też aktorzy. Pomagamy realizować ich etiudy studenckie. Tutaj uczymy się takiego fechtunku, natomiast tam są po prostu takie praktyki. I tym właśnie jest to atrakcyjniejsze, właśnie nasza współpraca. Oprócz tego mamy zajęcia w poniedziałki i niedzielę o 17:00. I tutaj to mamy tak na stałe cały rok. A powiedz mi, w jakim wieku mogą do Was ludzie dołączyć? Jak to wygląda? Do nas należą osoby od 8 lat w górę, czyli właściwie nie ma granic wiekowych, ponieważ potrzebne nam są osoby zarówno i młode, w średnim wieku i dużo takie starsze po emeryturze nawet. No to po prostu wynika z potrzeb fabularnych. A powiedz mi, czy pracujecie w tej chwili nad jakimś spektaklem? Coś szykujecie? Tak, szykujemy coś takiego, coś co nawiązuje do spisu powszechnego. Znacie trochę więcej tej tajemnicy? No nie mogę więcej. I tak już dużo powiedziałam. A powiedz mi, kiedy planujesz teraz premierę? Premierę planujemy właściwie, jeszcze właściwie nie planujemy, bo na razie to wszystko jest w robocie i robimy to. I właściwie to chyba troszeczkę musimy się jakoś tam uzgodnić razem, kiedy tą premierę, bo jesteśmy na tyle teatrem elastycznym, że robimy dosyć szybko pracujemy. W tej chwili na przykład jednocześnie robimy film, fabułkę, którą żeśmy zaczęli podczas epidemii. Jedną udało się wcześniej zrobić, Słoń na Jarzębinie jest dostępny w internecie. Tak, my też udostępniłyśmy. Także robimy nie tylko spektakle teatralne, robimy filmy, krótkie etiudy, fabułki, robimy filmy dokumentalne też. Robimy także słuchowisko internetowe, które też można posłuchać, zobaczyć. A powiedz jeszcze, wróćmy jeszcze do metody pracy, bo wiemy gdzie i co, ale czy to jest jakaś przez Ciebie wymyślona metoda pracy z tymi ludźmi, czy opierasz się na klasykach metod teatralnych, jak to wygląda? Też, staram się być raczej elastyczna, więc zajęcia, właściwie cała idea zrodziła się jeszcze w Lublinie. Ona tam właściwie dosyć szybko musiała powstać, bo tam jakieś takie było dosyć szybkie zapotrzebowanie na teatr jeszcze w 2010 i stamtąd właściwie już to, tutaj tą całą ideę teatru tutaj przyniosłam, czyli prowadzę rodzaj warsztatów, które trwają cały rok. Nie jest to kurs, tylko takie tak jakby i indywidualne i grupowe nauczanie w zależności od tego, co komu jest potrzebne. Przychodzą do nas osoby takie półzawodowe, ale też przychodzą i kompletni amatorzy, którym trzeba wyłożyć materiał to od podstaw. I mam też własną technikę aktorską, tak zwana technika motyla. Jest to taka technika, która uczy dosłownie poszczególnych, tak konkretnie ról. Czyli na przykład jest potrzeba, żeby nauczyć się dosłownie roli dziennikarza, roli księdza, roli sekretarki, czy na przykład alkoholika, czy blokersa. I my dosłownie uczymy się, robiąc opis taki dosyć dokładny, taki psychologiczny i później dokładnie omawiając, tworzymy tą postać na scenie. A oprócz tego posiłkujemy się także technikami klasycznymi, klasyków Czechowa, Stanisławskiego. Właśnie, czyli jeszcze raz, zajęcia w niedzielę i w poniedziałki od? Od 17 do 20. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę, aby dołączyć do grupy, do teatru Peron 323, to jest póki co okazja.
teatr działa przez 12 miesięcy w roku. Basiu, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i czekam na termin premiery. Przypomnę, moim gościem była Barbara Bortkiewicz, Teatr Peron 323. Rozmowę prowadziła Gabrysia Synowiec, Zespół do Spraw Teatralnych Łódzkiego Domu Kultury, a za aparatami Agata Ptasińska i Dominika Bernacka. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia. Do zobaczenia.